Moim gościem jest pan Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, panie dyrektorze, witam państwa. Panie marszałku, rozmawiamy w ramach cyklu Rowerem przez Polskę. Cykl jest prowadzony przez Życie Regionu, czyli część Rzeczpospolitą poświęconą tematyce samorządowej i lokalnej. Czeka nas też debata pod tytułem na temat rozwoju turystyki rowerowej w Polsce, międzynarodowe szlaki rowerowe Eurovelo. Panie marszałku, i właśnie chciałem zapytać, jak to jest z tą turystyką rowerową? Jak pan ocenia na przykład rozwój infrastruktury przeznaczonej do tego rodzaju turystyki? No jeżeli porównamy to do choćby nawet naszych zachodnich sąsiadów, do Niemców, ale też do krajów skandynawskich czy krajów Beneluxu, to my wciąż jesteśmy na pewno na początku drogi. Tam te szlaki rowerowe były budowane i wyznaczane od wielu, wielu lat, więc mamy tu jeszcze co nadrabiać. I jeżeli spojrzymy też na mapę rowerową Polski, to wydaje mi się, że tutaj mamy wciąż Polskę różnych prędkości. Są regiony, które, tak jak nasz region, bardzo mocno stawiają na turystykę rowerową i na rozwój tych szlaków. No my w chwili obecnej realizujemy największy w Polsce współfinansowany funduszami unijnymi projekt tego typu i jeden z większych w Europie. Natomiast, tak jak powiedziałem, wiemy doskonale, że choć już długą drogę przeszliśmy na Pomorzu Zachodnim, to wciąż jeszcze mamy takie odcinki wyznaczone, ale jeszcze nie wybudowane, więc takich, można powiedzieć, dziur pomiędzy w tych ciągach, które wyznaczyliśmy. My wyznaczyliśmy 1300 kilometrów szlaków, które chcielibyśmy w tym pierwszym etapie wybudować na Pomorzu Zachodnim. No to jest oczywiście szlak, który jest kontynuacją czy elementem europejskiego szlaku Eurovelo, a więc szlaku wokół Bałtyku, w naszym przypadku od Świnoujścia aż do wschodnich części, części naszego województwa, więc jeszcze za Darłowo do samego końca powiatu sławieńskiego. I to jest, można powiedzieć, taki nasz flagowy produkt, bo w Polsce tego szlaku, tego Eurovelo 10 mamy wybudowany najwięcej, można powiedzieć inaczej, mamy najmniej brakujących odcinków. W zasadzie już pomału kończymy ten szlak, ale mamy wyznaczonych jeszcze 4 szlaki. Jeden przebiegający na południe, można powiedzieć wzdłuż Odry, jeden wokół Zalewu Szczecińskiego i dwa takie, które przebiegają wzdłuż naszego pasa po jeziorze i można powiedzieć w poprzek jego, a więc od koło brzegu na południe w stronę Poznania. Bardzo ambitne dzieło, którego się podjęliśmy, więc wydaje mi się, że w Polsce przecieramy szlaki, budujemy te szlaki rowerowe. Cieszy mnie to, że na Pomorzu Zachodnim robimy tak dużo, bo to się spotyka naprawdę z wielką otwartością i fantastyczną reakcją zarówno miłośników dwóch kółek tutaj z Pomorza Zachodniego, ale i coraz liczniej przybywających na Pomorze Zachodnie turystów. Panie marszałku, wspomniał pan o problemach związanych z infrastrukturą rowerową. Między innymi o tym, że tych szlaków, tras jest po prostu zbyt mało. Dlaczego? Jakie to są problemy? Ja myślę, że przede wszystkim trzeba sobie zdać sprawę, że w Polsce nie ma żadnej koordynacji na poziomie budowy jakiejś sieci ogólnopolskiej tego typu szlaków. Po drugie, trzeba mieć świadomość, że w Polsce nie mamy rozwiązań w odniesieniu do budowy szlaków rowerowych. Mamy specustawę, która pozwala budować drogi publiczne, drogi zarówno ekspresowe, autostrady, ale również drogi publiczne, gdzie możemy w zasadzie bez przeszkód administracyjnych łatwo uzyskiwać pozwolenie na realizację tego typu inwestycji. Natomiast w odniesieniu do szlaków rowerowych tego typu rozwiązań nie ma, więc to jest drugie bardzo duże utrudnienie. Trzecią kwestią jest to tak naprawdę, to jest trzecią kwestią oczywistą, są zawsze finanse, że miejmy świadomość tego, że budowa takich szlaków to są, no przykład w naszym województwie na przestrzeni ostatnich lat to jest ćwierć miliarda złotych, 250 milionów złotych, tyle wydaliśmy na szlaki rowerowe, a zawsze jest to pytanie, dlaczego budujemy szlaki rowerowe, na przykład, a nie remontujemy
nie remontujemy dróg publicznych, bo zawsze jest to pewnego rodzaju konkurencja, no ale wiadomo, że z kwestiami finansowymi to jest zawsze tak, że musimy sobie radzić. Myślę, że czwartym problemem jest to, że w Polsce, że też bardzo dużą trudnością jest to wypracowanie właściwego modelu, jak tego typu szlaki rowerowe realizować, to znaczy kto je ma realizować, bo normalnie z punktu widzenia dotychczasowej praktyki za budowę tego typu ścieżek rowerowych były odpowiedzialne gminy. Tylko mamy świadomość tego, że jeżeli budują to gminy, to bardzo trudno jest budować odcinki szlakowe, a więc nie wiem, wzdłuż wybrzeża, bo na końcu te drogi wszystkie się muszą spotykać, muszą być zrealizowane w miarę w tym samym terminie, w takiej samej technologii i stanowić pewien spójny przebieg. A wiemy doskonale o tym, że jeżeli to jest odcinek poszatkowany gmina po gminie, no to w jednej gminie będzie preferowana kostka betonowa, w innej będzie asfalt, w trzeciej być może żwirek czy tłuczeń i przez to trudno budować pewien spójny produkt. My na Pomorzu Zachodnim no, podjęliśmy się tego, że sami jako województwo jesteśmy zleceni, a z drugiej strony pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, że bardzo często właścicielami gruntów, po których przebiegają ścieżki, są właśnie gminy. Więc my na Pomorzu Zachodnim, kiedy przymierzaliśmy się do tego ambitnego dzieła, stwierdziliśmy, że robimy to w partnerstwie z gminami, ale to my jesteśmy zamawiającym, to my zlecamy budowanie całych odcinków. Gmina dokłada tak naprawdę 7,5%, bo stwierdziliśmy, że skoro 85% tego typu ścieżki są finansowane z funduszy unijnych, to tym ciężarem wkładu własnego dzielimy się województwo i gmina. Gminy natomiast decydują się, że potem będą utrzymywały te ścieżki, będą o nie dbały, odśnieżały, wykaszały, bo są na miejscu, bo łatwiej im jest to robić. Więc mamy tego typu taki dosyć pionierski, myślę, model w Polsce, który został opracowany na Pomorzu Zachodnim, ale on widać, że się sprawdza. Panie Marszałku, kwestia budowy tras rowerowych to jedno, natomiast no, pozostaje również problem zarządzania tymi trasami. Czy ten problem uważa Pan za rozwiązany, czy on jednak jakoś istnieje? Na razie, tak jak powiedziałem, w kwestiach zarządzania eksploatacji wciąż się uczymy. Jak powiedziałem, przyjęliśmy tego typu założenie, że co do zasady samą kwestią takiej utrzymania czystości, jakości, wykaszania tych ścieżek zajmują się gminy, przez które one przebiegają. Natomiast my bierzemy na siebie obowiązki wynikające z promocji, z budowania atrakcyjności tych ścieżek, bo my naszą ideą jest to, żeby wokół tych ścieżek powstawały tak zwane punkty przyjazne rowerzystom, żeby powstawały miejsca obsługi rowerzystów. Mamy tu na myśli zarówno miejsca noclegowe, pensjonaty, często pola namiotowe, ale również restauracje, punkty naprawy rowerów chociażby. Plus do tego, żeby turyści, którzy przemierzają te szlaki rowerowe, mieli możliwość skorzystania z atrakcji, które znajdują się wokół tych ścieżek. Dlatego też wzięliśmy na siebie koordynację tych właśnie działań. Ewidencjonujemy te miejsca przyjazne rowerzystom, dajemy specjalne certyfikaty tym, którzy się do nas zgłaszają, bo chcą złożyć swoją ofertę, czy to właśnie noclegową, czy żywieniową rowerzystom, a więc chcą się znajdować na naszej bazie danych. Zbudowaliśmy specjalną aplikację, którą właśnie oddajemy do użytku, gdzie każdy przemierzający nasze szlaki rowerowe będzie mógł sobie zaplanować trasę, będzie mógł sobie sprawdzić, jakie atrakcje czekają go na tej trasie, jakie udogodnienia może spotkać na tej trasie, gdzie może skorzystać z noclegu, gdzie zjeść. I ten system budujemy my jako ten system, my już we współpracy z prywatnymi podmiotami, bo przecież firmy, które prowadzą pola namiotowe, miejsca noclegowe, restauracje, to są oczywiście prywatne firmy, ale chcemy w ten sposób zbudować taką wspólnie taką machinę, która wzajemnie się będzie napędzała, więc współpraca dobra samorządów gminnych z samorządem województwa i z prywatnymi inwestorami, którzy w tych ścieżkach rowerowych dostrzegają naprawdę dobry potencjał na realizację własnych pomysłów biznesowych. Panie Marszałku, to na koniec zapytam o ten szczęśliwy dzień, kiedy będzie można uznać, że sieć dróg, tras rowerowych
tych turystycznych, tych długich jest satysfakcjonująca. Kiedy to nastąpi? W województwie zachodniopomorskim i być może w całej Polsce. O, i to jest, panie redaktorze, najciekawsze pytanie, a może i najtrudniejsze pytanie, bo ja mówiłem to w 2015 roku, kiedy zaczynaliśmy tą przygodę właśnie z budowaniem szlaków rowerowych Pomorza Zachodniego, od zrobienia pełnej inwentaryzacji tego, nie tylko już wybudowanych szlaków rowerowych, ale tego, tych wszystkich byłych nasypów kolejowych, byłych wałów przeciwpowodziowych, duktów leśnych, dróg o różnym profilu, gdzie można wzdłuż nich budować ścieżki rowerowe. Wtedy wyszło nam, że w ramach tylko tego pierwszego zadania powinniśmy zbudować taki szkielet mniej więcej 1300 kilometrów tych ścieżek. W chwili obecnej mamy wybudowanych, oznaczonych mniej więcej 600-700 kilometrów, więc można powiedzieć 60-70% z tego zostało zrealizowane. Ale już następne gminy, następne obszary zgłaszają się do nas. My też chcemy, nas też dołączcie. Ja wtedy powiedziałem na początku tej drogi, że rozpoczynamy drogę, która się nigdy nie będzie kończyła, bo wiedziałem, że im więcej ścieżek wybudujemy i im bardziej będą one popularne wśród mieszkańców, tym większe będzie dalsze zapotrzebowanie. Więc ja, panie redaktorze, powiem tak, rozpoczęliśmy dzieło nieskończone i niech ono się nie kończy. Budujmy z roku na rok tyle, ile możemy. My obecnie, w chwili obecnej przeznaczamy mniej więcej 50 milionów rocznie na budowę ścieżek. Nie wiem, czy w przyszłości dzięki funduszom będzie nam dane realizować aż taką ambitną skalę, ale mam nadzieję, że tak, ponieważ naprawdę, proszę mi wierzyć, zainteresowanie tak naszych mieszkańców, jak i turystów tym produktem jest gigantyczne. Ja głęboko wierzę w to, że ponieważ jesteśmy coraz bardziej aktywni i przyjeżdżamy, wybieramy takie miejsca, gdzie nie tylko można poleżeć na plaży, ale też na przykład właśnie można pojeździć rowerem i zwiedzić coś ciekawego. Głęboko wierzę w to, że ten potencjał Pomorza Zachodniego, który mamy, naprawdę gigantyczny potencjał turystyczny, wspaniale rozwiniemy dzięki temu produktowi, jakim są szlaki rowerowe Pomorza Zachodniego, na które wszystkich Państwa, miłośników dwóch kółek, ja też jestem miłośnikiem dwóch kółek, bardzo serdecznie zapraszam i mogę Państwu polecić kilka tras, nawet zupełnie prywatnie, które mam zjeżdżone i które są moje ulubione. Na pewno się Państwu nie zawiodą. Myślę, że to była świetna puenta naszej rozmowy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego. Jeszcze raz dziękuję. Zapraszam na Pomorze Zachodnie i dziękuję bardzo.